Czcigodni bracia, można usiąść. Bardzo dziękuję za możliwość pozdrowienia wszystkich księży, którzy odprawiają w tym pięknym domu rekolekcje. To jest zawsze taki błogosławiony czas, kiedy możemy się wyciszyć, zostawić wszystko, wszystkie sprawy bieżące i zastanowić się nad sobą, pogłębiać życie wewnętrzne, pomyśleć o własnej formacji. I dlatego chciałem życzyć błogosławionego czasu. Tych rekolekcji wezwaliście Ducha Świętego na początek rekolekcji, bo to Duch Święty jest architektem Kościoła. On Kościół buduje na całym okręgu ziemi. No i wybiera sobie narzędzia budowania tego Kościoła. My jesteśmy takimi narzędziami budowania wspólnoty Kościoła. Także niech Duch Święty was umacnia i prowadzi i pozwoli wam wykorzystywać wszystkie charyzmaty, jakimi was obdarzył. Byście budowali rzeczywistość Kościoła tu w archidiecezji lwowskiej. Jestem tu po raz wtóry na terenie archidiecezji lwowskiej i myślę, że nie przedostatni raz. I na miarę naszych możliwości skromnych staraliśmy się zawsze wspomagać archidiecezję lwowską na dwóch płaszczyznach, tej personalnej i także materialnej. No ta personalna pomoc była taka najłatwiejsza i najbardziej liczbowo znacząca, kiedy byłem biskupem tarnowskim. Krzysztof tu jest reprezentantem tego pokolenia tarnowskich księży, którzy podejmowali posługę w archidiecezji lwowskiej. Ze spokojem sumienia mogę powiedzieć, że na żadną prośbę biskupów lwowskich, jednego, drugiego, księdza kardynała, arcybiskupa Mieczysława, nie odpowiedziałem negatywnie. Zawsze staraliśmy się pomóc, dając zielone światło tym wszystkim, którzy chcą na Ukrainie pracować i chcą tutaj budować kościół pod kierunkiem konkretnego pasterza. Więc Bogu za to niech będą dzięki, a wam też chciałem życzyć raz jeszcze błogosławionych rekolekcji, które prowadzi ksiądz biskup Andrzej, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Łączy nas jedno województwo, jedna wiara, jeden chrzest i cześć do Matki Bożej Jasnogórskiej. To jest oczywiste. Więc niech was ksiądz biskup Andrzej tutaj pięknie poprowadzi, a ja wam życzę, żebyście na tych rekolekcjach uczyli się od samego Chrystusa, dobrego pasterza, to co dla Niego jest charakterystyczne. Wiadomo, że Jego życie było proegzystencją, życiem dla. A nasze kapłańskie życie też właśnie ma być taką proegzystencją, życiem dla drugich, dla Kościoła. Podziwiam, drodzy bracia, tę pracę charytatywną, która się tutaj rozwija w archidiecezji lwowskiej. Mogłem odwiedzić niektóre punkty dzisiaj, wczoraj. Ale wiem, że takim każdym punktem takiej działalności charytatywnej to są także wasze parafie, w których jesteście. Jak byłem w maju, to odwiedziłem wszystkich katolickich księży na tych 5 placówkach. Odjechaliśmy wszystkie placówki, żeby zobaczyć, jak pracują, jak posługują, czego potrzebują. I tam rzeczywiście ta diakonia w każdej parafii właśnie była świadectwo i ta diakonia, służba drugiemu człowiekowi, a ona jest szczególnie potrzebna teraz w czasach, kiedy doświadczamy tej bezsensu wojny, która trwa. I nie ustajemy w wysiłkach, żeby wołać o pokój dla Ukrainy, dla całego świata, bo tyle punktów zapalnych, więc modlimy się o pokój także. Raz jeszcze, drodzy bracia, pięknych rekolekcji z
moim pasterskim błogosławieństwem. Pan z wami. Niech was, parafia waszego posługiwania, tych, którym posługujecie, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem i szczęść Boże. Bóg zawsze.